Jestem Anko z tej strony VCR. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować nową grę od SuperSela, która dzisiaj się pojawiła. Ta gra nazywa się Heyday Pop. Jeśli ktoś grał w Heyday, to będzie wiedział o co chodzi. Ale słuchajcie, uwaga, jedna mała uwaga, ponieważ gra jest tylko i wyłącznie aktualnie dostępna w trzech krajach w Australii, w Finlandii oraz w Nowej Zelandii. Więc jeśli chcielibyście sobie pobrać, hai, to jest słuchajcie na ios i na Androida. Jeśli byście chcieli pobrać, no to niestety ale na Androidzie musielibyście słuchajcie ściągać VPN, a na App Store będziecie musieli zmienić całkowicie App Store, nie? Tam sklep musicie zmienić e, lokalizację. Słuchajcie, Hey Day Pop. Hey Day Pop to nie tylko i wyłącznie farma, a także po także dodatek Puzzli Tak, puzzli Znaczy, no mówi, Mówimy na to puzzle Więc przechodzimy Słuchajcie, w tym momencie Samouczka Ja wam powiem co nieco Ponieważ pograłem wcześniej w tą gierkę Miałem ją okazję Słuchajcie, testować Więc zaraz wam tutaj powiem Dobra, tutaj mamy na początku farmę e, Fresh Start. Lecimy z tematem. Słuchajcie, tak wygląda nasz Aha, czekajcie jeszcze, bo tutaj muszę przejść. Więc ja słuchajcie, w tym momencie już nie będę robić żadnych cięć. Po prostu pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Tak jest. Tutaj nam pokazuje taką przykładową farmę. Hej, Day Pop. Dynamit, uwaga, wybucha. Musimy to przejść. I w tym momencie rozpoczynamy grę. Dobra, musimy, słuchajcie, tak by do Kurczę, no ciężko mi jest teraz wam wam, wam dla wytłumaczyć. Zobaczcie sobie, że musimy po prostu łączyć kolory. W tym momencie wystarczy, że tylko i wyłącznie sobie klikniemy w jeden. Na przykład klikam czerwony. dobra, przerzucił mnie do kolejnego. Klikam na żółty, ponieważ tego jest dużo. Używam dynamitu, wysadza i po prostu te nasze puzle się przestawiają. Eee, dobra, kolejna rzecz. No, tu mamy popcorn, więc ja sobie kliknę. On naprawdę też bardzo dużo robi. Są takie trzy gadżety, dzięki którym można grać lepiej. Ale o tym później. Okej, okay, dobra, tutaj klikamy. Generalnie, jeśli mamy taką mapkę, mamy tutaj siano. Zobaczcie sobie u samej góry. Mamy 24 siana. 24 siana, dobra. Zapomniałem, jak to się nazywa. Jak, jak tak siano jest złączone. I generalnie chodzi o to, że musimy, na przykład tutaj mamy 22 ruchy, że w 22 ruchach musimy się pozbyć tego siana, nie? Że, zobaczcie sobie, na przykład na te zielone kwadraciki. I one tutaj są, i koło tego jest jedno siano, drugie siano, trzecie siano, więc w tym momencie robię tak. I właśnie mam już 14, zostało mi tylko i wyłącznie jeszcze 14 tych sian, sian. Jak to dziwnie brzmi, 14 sian, słuchajcie, do odblokowania. Tutaj mamy popcorn, to jest też jakieś kombo, tutaj naprawdę bardzo dużo robi, w tym momencie zostało mi tylko i wyłącznie 3. I tutaj jest ostatnie, więc klikam na czerwone i w tym momencie przechodzę, słuchajcie, puzzle. Tak to właśnie. Wygląda, tutaj, tutaj mam kolejną gierkę, OK, dobra Jesteśmy w tym momencie na naszej planszy I mamy tutaj przeróżne, słuchajcie, ogrody To, to znaczy, ja mówię, że to są ogrody e, takie do odblokowania To znaczy tutaj są jakieś levele e, i tak dalej Tutaj mamy grę, ale jeszcze zanim tutaj rozpoczniemy To może wam pokażę, w ogóle w tej grze są sezony I to jest, słuchajcie, najciekawsze, nie? Że jeśli przejdziemy sobie ten sezon, to później mamy już taki większy Sezon i po prostu czeka, czekają na nas e, przeróżne nagrody. Ok, wracamy tutaj do domu, a jeszcze chciałbym Wam pokazać sklep. I tak, mamy tu oczywiście, słuchajcie, mamy psa, który co jakiś czas nam daje gwiazdkę. E, Mamy takie dodatki i te dodatki są po to chyba stworzone, żeby właśnie robić EXPA. Aktualnie mamy oczywiście pierwszy level, tak? Że po prostu tych dodatków możemy mieć pełno i możemy so sobie robić nasze jakieś ogrody, farmy yy, i tak dalej. Dobra, mam nadzieję, że mnie rozumiecie o co chodzi. Tutaj mamy psa, tutaj mamy na przykład, yy, spójście kury i później sobie... Czy kurnik, kurnik, farmę kur, i później kupujemy sobie co level, możemy sobie kupić dwie, trzy kury i tak dalej, i możemy coraz więcej farmić. To jest bardzo ciekawa, słuchajcie, gra i mi się spodobała, ponieważ jest tu połączenie farmy i logiki. Robimy sobie farmę, ok, mamy farmę, ale jeszcze w międzyczasie układamy puzle, dzięki którym zarabiamy. Z Goldem, słuchajcie, tutaj się ciężko farmi, ale da się, słuchajcie, do wszystkiego dość. Oczywiście mamy też murki i tak dalej. No, przeróżne są, słuchajcie, kombinacje. Przeróżne kombinacje. Gdzie jest nasz, kurczę, farmer? Gdzie on jest? Tutaj jest farmer i tu jest, i tu jest nasz dom. I tu generalnie możemy, słuchajcie, właśnie sobie ścinać drzewa, te kamienie sprzątać. I tu na, tu na przykład nie możemy tego odblokować, ponieważ musimy tutaj mieć drugi. Level, albo to nawet chyba jest druga arena. Ale nie jestem do, do końca pewny. Gram w to, ale kurczę, ja mam, ja mam strasznie e, słabą pamięć. I tutaj, tutaj właśnie mamy takie dodatki, Dynamit, popcorn i takie szczałki, które jeśli są przesunięte tak, no to. No, no to nam rozwalają tą część tego, jak są tak, to tak, dobra, wiecie o co chodzi, nie? Dobra. I mamy tak, tutaj mamy na początku mapę, widać u samej góry mamy 20 siada I żeby wygrać cały mecz, wystarczy nam, że zrobimy tylko i wyłącznie dwie gwiazdki. I wtedy przechodzimy do następnego etapu. Dobra, czyli mamy tak, tutaj miałem niebieski, tutaj mam zielony, w tym momencie kosze. Czerwony, tam mogłem zrobić to troszkę inaczej Okej, okay, dobra, i teraz jestem troszkę zaplątany Dobra, klikam to, bo to jest najpewniejsze Teraz klikam Kliknąłem czerwone, teraz klikam niebieskie I w tym momencie mam ten popcorn tutaj się nam robi No właśnie, wszystko praktycznie, słuchajcie Wykosiło nam e, z mapy I niektóre mapy Bo jeśli, mówi, jeśli teraz mówimy o mapach Niektóre mapy są banalne Idzie je przejść kilkoma ruchami Ale im będziecie dalej, tym będzie dla was gorzej. To znaczy, będziecie musieli więcej myśleć. Bo naprawdę to, to, co teraz jest, ta pierwsza mapka, to jest naprawdę banalna. To jest słuchajcie, banał, banał, banał. Ale jak później przejdziecie następne, to jest w ogóle ja pierdzielę. Ja pierdzielę. I zobaczcie sobie, w tym momencie tak. W tym momencie zarobiłem sobie troszkę... To znaczy, zagrałem puzzle i w tym momencie odblokowałem, słuchajcie. Bo tutaj te gwiazdki, tak jak tutaj widzicie, 12 gwiazdek. Każde kolejne gwiazdki, które zdobywacie podczas puzzli... To możecie sobie odblokowywać, właśnie takie przeróżne rzeczy. Dobra. A teraz w tym momencie wracam, bo ponieważ mam troszkę hajsu, więc mogę sobie kupić psa. Mogę sobie kupić psa. Tak jest, psa. I generalnie mogę to sobie wszędzie dać. Mogę nawet tą budę obrócić i tak dalej, nie? Tutaj obracam, no bo to mam przyścianie. I zobaczcie sobie. Postawiłem budę i już mam prawie drugi level. I co jest teraz w tym momencie najlepsze? Że mojemu psu, pieskowi, mogę dać imię, słuchajcie: Pies. VCR. I te imiona tych zwierząt, to, to znaczy, imiona można dać, słuchajcie, nawet kurom. Nawet kurom się daje imiona i to jest, słuchajcie, zabawne. To jest, kurczę, zabawne, ale po części fajne, bo macie taką farmę i tutaj, słuchajcie, jeszcze gracie, nie? Oczywiście też macie ograniczone, że na przykład możecie zrobić bodajże 5 gier, i później musicie czekać na regenerację życia. O, i w tym momencie mam 24 siana, więc, więc, więc właśnie kosze. Tutaj mam dynamit, wysadzam. Zielone, czerwone, i jeszcze mi zostało 20 ruchów. Spójrzcie, sobie lewy, górny róg. Dobra, mam nadzieję, że ja to jakoś takoś to wytłumaczyłem wam wszystko. Nie wiem, czy zrobiłem dobry ruch, ale zobaczcie sobie. Zostały mi tylko jeszcze włącznie dwa sianka. Tak robię, tak robię, i w tym momencie wygrywam całą grę. Zrobiłem naprawdę bardzo. Ale to bardzo mało ruchów ugrałem i kolejne trzy gwiazdki do naszego, do naszego sezonu, do naszego e, sezonu, że tak można powiedzieć. Jeśli gdzieś popełniłem błąd podczas robienia tego odcinka, to wybaczcie mi, to wybaczcie mi, to przepraszam słuchajcie. Eee, to przepraszam, dobra. Eee, I więc tak, właśnie widzicie, tutaj u samej góry mamy gold. Mamy, słuchajcie, te życia. Możemy sobie zrobić jeszcze jedną kolejną gierkę. Więc róbmy sobie ostatnią grę. I teraz, słuchajcie, mamy jeszcze marchewki, w ogóle sadzenie marchewek. Później są świnki, które musimy, słuchajcie, gotować na, na bekon. No to jest naprawdę ciężkie, słuchajcie. To jest naprawdę ciężkie. Ok, eee, muszę tak, 9, ponad 9 siana było i 9 marchewek. Ok, uwaga, w tym momencie niebieski. Zostało mi jeszcze 5 marchewek, tylko że te marchewki są banalne. Później są w doniczkach i je właśnie trzeba wykonać na przykład dwa lub trzy nawet ruchy, żeby te marchewki nam znikły z planszy, ponieważ one są w doniczce, później troszkę wychodzą, dopiero później wyskakują, i dopiero później musimy je strącić. Także słuchajcie, to nie jest tak proste, jak Wam się wydaje. Po prostu musicie sobie pograć, tak? Ok, w tym momencie wykorzystuję. Zostało mi tam jeszcze jedno siano, i tak, i przeszedłem. Kolejną planszę. Co myślicie o tej gierce? Dajcie mi, słuchajcie, znać koniecznie w komentarzach. Jeśli chcecie, żebym zrobił z tej gry serię, to. to nie wiem. Zostawcie bardzo dużo łapek, napiszcie w komentarzach i będziemy lecieć, słuchajcie, z tematem. I będziemy le lecieć z tematem. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Ja się z Wami żegnam. E, kliknijcie w dzwonek. E, kliknijcie w dzwonek. To wam muszę powiedzieć, słuchajcie, bo to jest bardzo ważne, w szczególności dzisiaj. Także ja się z wami żegnam, papa, pa, buziaczki, trzymajcie się ciepło, cześć, pozdro, hejka.